No i pięknie w Radiu Kolor. Kolejne niedzielne popołudnie w Radiu Kolor. Razem ze mną dr Robert Chmilewski z Brain Clinic. Dzień, Dzień dobry. dobry. Uśmiechnięci, zadowoleni, a to dlatego, że przed nami najbliższa godzina ona, która upłynie na rozmowach przede wszystkim o pięknie. Jesteś gotowy na kolejne tematy no, od naszych jest słuchaczy? jestem gotowy. Zawsze, za, zawsze czekam na pytania od nas, naszych słuchaczy, widzów, o co chcą spytać i jak możemy im w tym pomóc? A ja przypomnę, że co tydzień poruszamy inny temat, związany z urodą, związany z medycyną estetyczną. Tematy, które wysyłacie do nas, czasami nie są łatwe, czasami są skomplikowane, ale my właśnie po to jesteśmy, żeby ułatwić wam bez skrępowania odpowiedź na wszystkie nurtujące was pytania. Przy, problemne... bo, przez maila można łatwiej zadać Oczywiście pytanie tak. niż bez, bezpośrednio przychodzić do gabinetu lekarskiego i zadać. Pytanie o jakimś krępującym problemie, jak na przykład nadpotliwość, czy brodawki? Jakieś. Nadpotliwość to jest temat, który pojawi się w najbliższym tygodniu, bo taki mail na adres, no i pięknie do nas spłynął, ale dzisiaj chciałabym poruszyć temat Agnieszki, która pyta o usuwanie tatuażu. To może ja przytoczę to dzisiejsze pytanie. Dzień dobry z tej strony, Agnieszka, czy możecie porozmawiać o usuwaniu tatuaży? Czy da się usunąć tatuaż tak, żeby nie było żadnego śladu? No i Wiesz, co, ja może zapytam. Czy dobre, w ogóle... do, do, dobre, pyta, dobre pytanie, i od razu nasunęła mi się odpowiedź. No, niestety, tatuażu nie da się usunąć bez bezśladowo, całkowicie. Dlatego jeszcze permanentny makijaż można, e, ponieważ makijaż permanentny jest bardzo powierzchowny, tylko w warstwę naskórkową jest podawany. Odpowiednie złuszczenie na skórka, na skórę też się regeneruje, nie ma problemu. Tatuaż jest to. Nabicie w cudzysłowie e, barwnika w skórę właściwą. Czyli I... głęboko już. Tak, no. Tym się różni tatuaż od makijażu permanentnego, tak? E, I y, pomimo tego... Od razu, tego, przepraszam, zapytam. Czy podobne barwniki tak naprawdę używane są i do makijażu permanentnego i do tatuażu? Nie do końca. Nie do końca. Do, do makijażu permanentnego często są używane naturalne barwniki specjalne do makijażu permanentnego. One są mniej toksyczne, mniej agresywne niż do tatuażu, ponieważ też inne kolory, inna paleta kolorów i inne składniki też. Też weźmy pod uwagę, że tatuaże szczególnie kolorowe zawierają w sobie często metale, ponieważ związki metali nadają kolor czerwony, zielony, żółty. To są jakby też minerały. To ja powiem, że jeśli zastanawiacie się nad zrobieniem tatuażu, to absolutnie nie odchodźcie od radioodbiorników, bo dzisiaj właśnie o tatuażach rozmawiamy w naszym cyklu w Radiokolor. No i pięknie, razem ze mną nasz specjalista, ekspert dr Robert Chimilewski z swoim Clinic, no to może odrobina muzyki, a ja do tej rozmowy wrócimy za chwilę, zostańcie z nami. Jeśli zastanawiacie się nad zrobieniem tatuażu, to myślę sobie, że trafiliście bardzo dobrze, bo dzisiaj w Radiu Kolor w Audycji no i pięknie rozmawiamy o tatuażach, a właściwie rozmawiamy o tym, czy każdy tatuaż uda się usunąć, jeśli no, przyjdzie nam do głowy kiedyś taka fantazja. To jest pytanie no, czasami, Agnieszki. Czasami też tatuaży pacjenci robią, w ogóle ludzie robią tatuaże nie zawsze przemyślane. Czasami w przypływie. To już ustaliliśmy tam poza chwili, anteną, że trzeba chwili, <laughs> przemyśleć. E, tak, no przykładem też są programy. W tej chwili te, te, też w telewizji bardzo dobrze, dużo programów lifestyleowych. Lifestyle Również nasz polski program powstał w tej chwili do naprawy tatuaży. I tam widać, jakie czasami. No ludzie. Można coś przemalować. Była taka słynna historia, że były chyba przerabiane imię na Indianina. Nie wiem, czy nic nie pomyliłam. Była taka historia. Ale wiesz, co zastanawiam się tak naprawdę, czy każdy tatuaż. No Wiem, że już nie da się usunąć tak, żeby nie było blizny. Tak. To ustaliliśmy, ale czy. Może, każdy może być tatuaż. Mniejsza, mniejsza, większa, ale zawsze jakiś tam ślad zostanie. To tak, to jak, tak jak po poparzeniu chyba, prawda? Tak, tak jak, jak po poparzeniu drugiego, trzeciego stopnia zawsze jakiś ślad zostanie. E, tak jak przy każdej operacji, każda operacja, każde uszkodzenie, rozcięcie skóry zawsze zostanie po sobie blizna. Może minimalną, mm -hmm. ale zawsze blizna to zostanie. Powiedzmy, i w jaki sposób w ogóle usuwa się ten tatuaż? Na czym polega usuwanie tatuażu? Usuwanie tatuażu polega przede wszystkim na rozbiciu cząsteczek barwnikowych, na drobniejsze cząsteczki, żeby makrofagi, czyli komórki układu immunologicznego mogły to pochłonąć i wyciągnąć. Ciągnąć jakby ze skóry. Natomiast y, stosuje się do tego najczęściej lasery. Bo e... widziałam, że to kiedyś wygląda trochę jak przypalanie skóry. Tak, częściowo. Tak, dlatego że energię, uderzenie energii światła, czyli lasera y, do tego to jest bardzo krótki impuls, ale o bardzo dużej energii. On rozbija te, te cząsteczki tatuażu. Y, jest to. Pewnego rodzaju przegrzanie też, bo to też zależy od tego, jakiego koloru był ten tatuaż. Czy to jest tak, że na przykład kolorowy usuwa się łatwiej niż czarny? Nie, czy gorzej kolorowe tatuaże usuwa się niestety gorzej okay. niż klasyczne czarne barwniki, on, ponieważ kolor ciemny, on bardziej pochłania światło i Rzeczywiście ułatwia. Tak z depilacją laserową. Dokładnie, dokładnie tak samo. Ponieważ Widzisz, las, już laser działa na ciemny kolor. Żeby usunąć białe włosy przy depilacji na przykład, są specjalne lasery, ale też dodatkowo te, te włosy podbarwia się te cebulki włosowe pod, podbarwia się. Natomiast w przypadku tatuażu jasne kolory bardzo ciężko się usuwa. Pomimo y, udoskonalania laserów, w tej chwili pojawiły się najnowsze generacji lasery pikosekundowe, które rzeczywiście są w stanie w sposób mniej bolesny, mniej agresywny w sensie skutków później usunąć barnik, ale mimo wszystko nie ma możliwości, żeby absolutnie bez usunąć tatuaż. I bezboleśnie. I o tym bólu my na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, bo to jest coś, co bardzo Można mnie interesuje. Zawsze, zawsze o, o, o ten ból, ale no, jeżeli ktoś się decyduje na tatuaż, to też ponosi pewien Oczywiście. Pewien no to może teraz takie małe znieczulenie w postaci chociażby muzyki na to szefem. a my do rozmowy o usuwaniu tatuaży wr wrócimy za chwilę. Zostańcie z nami. Wracamy do rozmowy w Radiu Kolor razem z naszym ekspertem, doktorem Robertem Chmielewskim z Prime Clinic. a przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o usuwaniu tatuaży. Od razu przypomnę, że można także nas zobaczyć na YouTubie, tam także jesteśmy, rozmawiamy i można trochę podejrzeć, jak wygląda, czy to nasz ekspert, czy to nasze przepiękne kolorowe no studio, tak można No jak wygląda, tak, jak w ogóle tak. rozma rozmawiamy, ja piękne, w pięknym nowym studiu. Tak, w jakiej atmosferze przebiega ta nasza rozmowa. Wiesz co, zastanawiam się, ilu tak naprawdę zabiegom trzeba się poddać, żeby usunąć konkretne Tatuaż. Różnie. Ale czy to można zrobić za jednym razem? Jeżeli to jest mały tatuaż, nieduży, to czasami może być, że podczas jednego zabiegu da się usunąć, ewentualnie może być potrzebny drugi zabieg korygujący, ponieważ jeżeli było to dość gruba kreska, powiedzmy, tatuażowa, czy bardzo głęboko nabity tatuaż, po jednym zabiegu m, ciężko będzie go usunąć. E, dwa, trzy, cztery zabiegi. Wszystko zależy od tego, kolor, mm -hmm. tak, jak głęboko, jak intensywnie był zrobiony y, tatuaż. Czy też zależy, jak długo mamy go na skórze? Też zależy, jak Bo długo chyba mamy go na skórze rady, i tak. też, jaki barwnik był użyty. Dlatego, że też, jeżeli to, to, to były jakieś starszej generacji barwniki ciężkie, wywołujące też... Zbliznowacenia, albo to są tatuaże tak zwane 3D. Też, Nie słyszałam e, o tatuażach, 3D. No to, 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 to już tatuaże, które są wypukłe. To jakby bardzo intensywne, jakby mm, ranienie skóry z barwnikiem, że ten tatuaż robi się wypukły. To jest zbliznowacenie zabarwione. Tak jak skaryfikacja ple, plemienna, też ta, 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 tak samo. Okay. To też jest e, rodzaj blizn powstających. Po nakuwaniu, nacinaniu skóry. Wiesz, to chciałabym wrócić jeszcze do tego makijażu permanentnego, bo to mnie zainteresowało. No, znam taką historię, że poszła dziewczyna, zrobiła sobie kreski na powiekach, no i okazało się jedna wielka klapa. Trzeba było czekać, owszem, aż to wszystko się zagoi i tak dalej, i tak dalej, ale mimo zagojenia się nie było lepiej. Po jakim ale czasie? Klapa, klapa w jakim sensie? To wszystko że było, było zrobione krzywo, niedobrze, A, w ogóle brzyd dramatycznie. Krzywo, no. Po jakim czasie można w ogóle usunąć, bo Z, oczywiście. Po pewnym zagojeniu po pełnym wygojeniu. No bo to jest duża ingerencja w skórę. Jest to duża ingerencja w skórę. Jest to ingerencja też niosąca za sobą ryzyko powstania bliznowca. Pomimo usunięcia tatuażu Oj, na może w tym miejscu powstać bliznowiec. Ale to musi boleć. Znaczy to nie chodzi nawet o ból. Tu chodzi o oszpecenie przede wszystkim. Ponieważ jeżeli jest skóra skłonna do bliznowców, czasami bliznowcy też nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy bliznowiec może się pojawić? U kobiet to bardzo często jest powiązane z cyklem hormonalnym albo też jakieś tam zaburzenia, też choroby współistniejące mogą dodatkowo wystymulować powstanie bliznowca, czyli nieprawidłowy proces gojenia blizny. Rozmawiamy ci o tatuażach, stąd te blizny, hmm, ale do tej rozmowy będziemy wracać za chwilę. Ja tylko przypomnę, że jeśli chcielibyście również zadać pytanie doktorowi Robertowi Chmielewskiemu, to nieustannie polecam naszego maila. No i pięknie radiocolor.pl, to tutaj możecie wysyłać swoje pytania, a ja na Antenie RadioColor będę przekazywać je naszemu ekspertowi. Przed? A ja będę na nie odpowiadał. Oczywiście, zostańcie z nami, wracamy za chwilę. Przypomnę, że dzisiaj w Kolor w cyklu no i pięknie rozmawiamy o tatuażach, o tym, w jaki sposób je usuwać. Nie tylko tatuaże, rozmawiamy także o makijażach permanentnych, bo to jest także spora część tak naprawdę tatuaży, mimo wszystko, które tak, pojawiają się dzisiaj nie, na naszym nie, które... Niektóre makijaże permanentne są, szczególnie stare techniki makijażu permanentnego, rzeczywiście graniczyły już z tatuażami. No i kobiety mia miały problem duży, ponieważ y, usunięcie takiego powiedzmy pseudo-permanentnego makijażu, no to już yy, niósł ze sobą rzeczywiście ja chyba... powstanie dużej Bała. blizny. Poza tym też pamiętajmy, że przy usuwaniu tatuażu z brwi na przykład. Już, Oj, były włosy, te brwi już takie... włosy w tym miejscu nie odrosną. A to nie miałam pojęcia, że tak to działa. A były kiedyś Może takie tak szaleństwa, być. takie no, no, niezbyt fajne brwi. A zresztą ta moda na brwi tak często się zmienia, więc ktoś kto decyduje się na tatua tatu wytatuowanie sobie brwi, musi się chyba no, też charakteryzować te, te, dużo. A tak, teraz powstały te nowe, nowe techniki, bardziej powierzchowne makijażu permanentnego. Rzeczywiście już doszło do mistrzostwa. W tej chwili jest sztuka makijażu permanentnego, tylko oczywiście trzeba trafić do dobrej lingerystki. Tak samo z tatuażami. Też nie można pójść do pierwszego lepszego salonu tatuażu. Po pierwsze, względy bezpieczeństwa. Oczywiście. Sterylność. Tatuaż nie może być wykonywany w warunkach niesterylnych. Ale się w ogóle jakie późne można mieć kwiatki na, o, na całe O, można rzeczywiście bardzo duże kwiatki mieć po tym, już pomijając, że może być ciągnąca się przewlekła infekcja. Ale ja mówię w, w ogóle, wiesz, o jakichś brzydkich rysunkach. No i brzydkie rysunki. Te, te, też ja pamiętam, też w jednym z programów też przyszła dziewczyna, no i narysowali, where is Wally? -E? Gdzie jest Wally? -E? No. Słuchaj, nie, nie będę mówił o szczegółach w tej chwili. Och, domyślam, się słyszałam, słyszałam też gorsze historie, ale tutaj się ugryzę w język, bo jeszcze mogą słuchać nas, nas dzieci. Dlatego, dlatego też naszą przestrogą jest, że zanim zrobicie tatuaż, zróbcie sobie może najpierw hennę, pochodźcie z tą henną, czy Wam się spodoba, czy nie, czy akurat ten wzór Wam się spodoba, zanim utrwalicie to na lata dziesięciolecia do I Nie starości. róbcie tego jak w amerykańskich filmach w czasie jakiejś piątkowej imprezy albo sobotni. Dokładnie. Robercie, zmierzamy w złą stronę, a potrzebuję jeszcze podsumowania. Dlaczego w złą? Podsum... W dobrą stronę zmierzamy. Potrzebuję podsumowania dla Agnieszki. Tak jak zwykle to robimy. Agnieszka chce usunąć tatuaż. Pytała o to, czy można to zrobić tak, żeby nie było żadnego śladu. Powiedzmy, od czego trzeba zacząć Decyzję, od czego trzeba zacząć usuwanie tatuażu? Kiedy już taka decyzja zapadnie? E, przede wszystkim, jeżeli już jest tatuaż, to trzeba znaleźć odpowiednią klinikę, e, która ma najnowszej generacji laser do usuwania tatuaży. Ponieważ e, nie chcę jakby tutaj nazywać brandów laserów, natomiast jeżeli usługa będzie też zbyt tania, to niestety będzie to użyty bardzo słabej generacji laser, po którym ryzyko powikłań jest ogromne. Jest w Warszawie kilka klinik posiadających najnowszej generacji lasery i tylko takimi laserami powinno się usuwać tatulasz, jeżeli się chce go usunąć z najmniejszym ryzykiem powikłania najmniejszą blizną, naj, najmniejszymi pozostałościami. I to chyba właściwie tyle. Trzeba wybrać odpowiednie miejsce, doświadczonego Dokładnie. lekarza, no i działać. Agnieszko, życzymy powodzenia, chociaż mam nadzieję, że to, co pojawiło się na twojej skórze, y, y, uda się jakoś uratować i że będziesz zadowolona z tego wszystkiego, co masz. Ewentualnie, jeżeli coś zostanie, no to wtedy zrobić delikatny maskujący tatuaż na to. I to jest dobra porada. Doktor Robert Chmielewski z Prime Clinic jak zawsze radził na antenie Radiokolor. My z tymi poradami wrócimy już za tydzień, a jeśli chcielibyście odsłuchać chociażby zaległych audycji, to zapraszam na naszą stronę radiokolor.pl w zakładce podcastu. Tam cały czas jesteśmy. Jesteśmy też na YouTube. jesteśmy na Facebooku Radiokolor. No i przypominamy nasz adres mailowy, no i pięknie małpa radiokolor.pl Tutaj cały czas czekamy na wasze wiadomości. No to co? Martyna Wawryło, pięknie dziękuję. Robert Chmielewski zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio!